samego automatycznego. Ja bym nie chciał mieć pokarta, które też jest w tym momencie. W tej chwili w Nowym Sączu, w miejscu wybranym przez nas nieprzypadkowo. Jesteśmy w miasteczku multimedialnym. W tym oto miejscu rodzą się i rodzić się będą nowoczesne technologie. To właśnie gospodarka oparta o wiedzę jest szansą na rozwój Polski, jest szansą też dla młodych ludzi, jest szansą dla naszego kraju, abyśmy mogli konkurować w sposób skuteczny nie tylko w Europie, ale na świecie. Dlatego z wielką satysfakcją tutaj dzisiaj jestem razem z Państwem i patrzę, serce rośnie, można powiedzieć, na ten wspaniały budynek, który jest właśnie wyrazem pewnej mądrości w wspieraniu działań, które mają na celu rozwój nowoczesnej technologii, rozwój tej wiedzy i innowacyjności, która daje przyszłość naszemu kraju, daje przyszłość Polsce w konkurencji międzynarodowej. My myślimy o przyszłości, myślimy o też o tej ziemi, nie przypadkowo tutaj właśnie Nowym Sączu. To jest ogromne poparcie dla mnie, to dla mnie osobiście, wielu moich przyjaciół jest to wspaniałe miasto. Też się nauczyłem, żeby powiedzieć, cokolwiek się stanie, że od Sącza się na sewo. Tak jest, ale Sącz jest naszym sercem, którego ruszamy. Panie ministrze, życzę powodzenia z tym panem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I z panem, szefem klubu też. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy z nami. Energia jest, jest to noszenie, jest ta potrzeba na nowoczesną formułę prawną. I stąd Sącza idzie ten obiekt, ta siła, którą przyniesiemy na całą Polskę. Bardzo dziękuję. Jeżeli byście usłyszeli, chcę powtórzyć najważniejszy komunikat i zapytać Państwa. Czy chcecie Państwo nowej prawicy, która będzie zwyciężać Platformą Obywatelską? Chcemy! Chcemy! Chcemy!